Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam Was na odcinek. Przed nami dzisiaj naprawdę ciekawe pytania. Pierwsze jest od Magdaleny. Dzień dobry, po 3-tygodniowej diecie dr Dąbrowskiej w czerwcu 2021 rozpoczęłam żywienie wysokotłuszczowe. Jajka, wątroba, dobre tłuste mięso, dobre oleje roślinne, awokado, mnóstwo orzechów, pestek, czekolada, kakao, sery żółte, masło, olej kokosowy, trochę białka z niewielką ilością węgli, zielone warzywa. Wszystko na oko. Wyniki wskazujące wcześniej na Gravesa Basedowa, czyli taką chorobę, która jest związana z nadczynnością tarczycy, obecnie są w normie. Nie wiem, kiedy się choroba zaczęła. W 2021 roku się ujawniła. W czerwcu odstawiłam też interferon, który brałam z przerwami przez 8 lat przy okazji SM, czyli stwardnienia rozsianego, na które choruję od 25 lat. Mam 47. Czuję się dobrze, normalnie funkcjonuję. Czy uważa Pani, że powinnam kontynuować ten styl żywienia mimo sprzeciwów moich lekarzy? Sugeruje Pani coś więcej? Pozdrowienia i dzięki za ogromną wiedzę. Oj, aż sobie westchnęłam. Pani Magdaleno, przede wszystkim gratuluję, bo z tego, co Pani mówi, to czuje się Pani dużo lepiej. Natomiast cóż mogę powiedzieć na te sprzeciwy lekarzy? Jeżeli chodzi o czy to Gravesa Basedowa, czy przede wszystkim stwardnienie rozsiane, które jest chorobą, no, która może być postępująca i bardzo trudna dla danej osoby, to są badania na ten temat. Jeżeli nawet ktoś wpisze sobie, nie wiem, w PubMedzie, czyli w wyszukiwarce medycznej, dieta ketogeniczna, stwardnienie rozsiane, są badania rzetelne, pokazujące, że żywienie ketogeniczne, dobrze prowadzone oczywiście, zawsze to podkreślam, może pomóc wręcz w remisji tej choroby. Ja wiem, że z każdą rzeczą, jakby na wszystko możemy znaleźć argumenty za i przeciw i rozumiem, że niektórzy lekarze mogą się nie zgadzać z tym podejściem. Mam tylko nadzieję, że oni rzeczywiście z tą literaturą się zapoznali i wiedzą, co mówią, a nie tylko jakby kiedyś usłyszeli, że dieta keto jest zła, więc dieta keto jest zła i jakby nie edukują się w tym temacie. Bo uważam, że powinniśmy jakby chodzić zarówno do dietetyków, jak i lekarzy, którzy swoją wiedzę aktualizują. Ja, jeżeli jakby trzymałabym się tego, czego nauczyłam się na studiach dietetycznych, to nie mówiłabym do Was teraz tego, co do Was mówię przez ostatnie lata. Także myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj nie chcę krytykować lekarzy, bo to dotyczy się każdego zawodu. Natomiast i oczywiście też różne są postępowania u danych osób, ale jeżeli ja czuję się dobrze na keto, robię sobie badania i te parametry mi się poprawiają, jakby mam na to dowody w postaci zarówno samopoczucia, jak i moich wyników badań, a ktoś mi mówi, że to jest złe, bo jest złe i jeszcze mi tego nie argumentuje dobrze, no bo jeżeli przedstawię jakieś argumenty, no to ja już sobie mogę tutaj jakby wywnioskować z tego, jakby gdzie jest prawda, gdzie jest moja prawda. Natomiast no jeżeli nie, to no nie wiem, czy ja wierzyłabym takiej osobie po prostu. Natomiast czy sugeruję coś więcej? Pani Magdaleno, na pewno u Pani bardzo ważne jest, żeby właśnie jeść mocno przeciwzapalnie, żeby dobrać te produkty, które nie będą jakby zwiększały stanów zapalnych, tylko je niwelowały. Myślę, że tutaj takie żywienie bardziej w stronę właśnie śródziemnomorską, o którym ja też w wielu filmach mówiłam i takie jadłospisy można sobie ode mnie wziąć, no to to jest dobra droga. Suplementacja pewnie też jest istotna, natomiast to tak mówię ogólnie, bo szczegółowo to trzeba by właśnie zrobić badania, szczegółowy wywiad, który też zajmuje sporo czasu, umówić się po prostu indywidualnie na konsultację. Natomiast jeżeli się Pani dobrze czuje, to ja po prostu mogę tylko Pani pogratulować i życzyć dużo zdrowia. Kolejne pytanie, bez ściemy. Asiu, moja aktywność się zwiększyła i chcę wprowadzić trzeci posiłek zamiast obecnych dwóch.
Bardzo słusznie. Czy może to być koktajl okołotreningowo, na przykład z białkiem konopnym, mlekiem kokosowym, olejem MCT, bananem lub owocami leśnymi i błonnikiem kakaowym, orzechami, może nawet łyżką płatków owsianych? Co sądzisz o tego typu koktajlach jako jeden z dodatkowych posiłków czasem lub okołotreningowo? Co sądzisz o koktajlach na keto? Czy mogą zastąpić niewielki posiłek? Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi przez ostatni rok. Często wracam do Twoich filmów i polecam je wszystkim. Bardzo mi miło i dziękuję Ci za ten komentarz. Tak, uważam, że jeżeli lubisz koktajle, to one na keto jak najbardziej są ok. I niektórzy moi podopieczni, którzy właśnie są przyzwyczajeni do koktajli, do takiej płynnej formy, dostają ode mnie albo takie przepisy stricte ketogeniczne, czyli nie ma tam miejsca za bardzo na przykład na banana czy na te płatki owsiane, o których piszesz, ale jeżeli chcemy około treningowo je zastosować albo w postaci właśnie takiego zwiększenia puli naszych węglowodanów w ciągu dnia, to śmiało takiego banana czy płatki, jeżeli dobrze się potem czujemy, możemy sobie do koktajlu dorzucić i wszystko będzie w porządku. Więc tak, jestem jak najbardziej za. Dodatek oleju właśnie MCT jest świetnym rozwiązaniem. Białko konopne też jest bardzo dobrym rodzajem białka, czy to na mleku właśnie kokosowym można sobie wymieniać, można też to robić na przykład na mleku migdałowym, czy innym roślinnym, czy niektórzy na przykład używają jogurtu, albo po prostu na wodzie, jeżeli tam sobie ten smak odpowiednio o niego zadbamy. Tylko też, jeżeli chodzi o posiłek, tak, ale jeżeli kogoś na przykład koktajl nie syci, no to nie jest to najlepsza opcja, bo są osoby, które muszą coś pogryźć, przeżuć, żeby rzeczywiście się nasycić danym posiłkiem. Bo pamiętajmy też, że w takim koktajlu można mieć, nie wiem, 300 kilokalorii, ale można mieć i 500 i 800, więc tak naprawdę jakby objętościowo nie jest to duże, ale może być naprawdę mocno kaloryczne. I to u niektórych osób będzie plus, a u niektórych minus. Także to tylko bierzemy pod uwagę, ale myślę, że taki dodatkowy posiłek właśnie okołotreningowy w postaci koktajlu, który też jest lekkostrawny, więc nie obciąży nam układu trawiennego, nawet jak wypijemy go na przykład przed czy w trakcie wysiłku, to jest naprawdę fajny pomysł. Ludmiła. Czy ktoś na adaptacji miał problem z dużymi skokami ciśnienia? Mam ten problem. Jestem po 10-dniowej głodówce, tylko o wodzie i weszłam w keto. Nigdy nie jadłam tłusto, ale przyznam, że mi pasuje. Martwią mnie te skoki ciśnienia i pocenie nocne. Ludmiło. Jakby wydaje mi się, że problem jest głębszy, bo tak, 10 dni głodówki tylko o wodzie, to jest naprawdę sporo. Nie wiem na ile jakby sprawdziłaś, czy możesz takie długie posty robić, czy masz jakby badania zrobione. Prawdopodobnie nabawiłaś się niedoborów. Jeżeli piłaś tylko wodę, nie przyjmowałaś w tym czasie, nie wiem, przynajmniej soli albo elektrolitów, to po prostu mimo tego, że piłaś wodę, się odwodniłaś. I 95, jak nie 9% przypadków osób, które mają skoki ciśnienia na keto, szczególnie na ketoadaptacji, to są osoby, które właśnie się odwadniają, bo nie suplementują elektrolitów. Jeżeli wchodzimy w stan ketozy, pozbywamy się wody z naszego organizmu i to jest dobre, ale razem z nią pozbywamy się elektrolitów, które po prostu musimy uzupełnić, jeżeli nie chcemy sobie zaszkodzić. Więc w takim wypadku też tak samo to pocenie nocne świadczy o tym, że bardzo intensywnie pozbywasz się wody. Obawiam się, że ten proces może być zbyt intensywny z racji 10-dniowej głodówki, no, która już jest już taka dość, powiedziałabym, ekstremalna. I tego typu eksperymenty moim zdaniem powinno się robić pod okiem specjalisty, bo może to być ryzykowne. Natomiast ogólnie ciśnienie na keto, dobrze prowadzonym keto, nam się obniża, wyrównuje, więc na przykład osoby z nadciśnieniem przechodząc na keto wręcz powinny jakby kontrolować swoje pomiary ciśnienia, jeżeli biorą leki, bo te leki powinniśmy zmniejszać ich dawki, oczywiście po konsultacji z lekarzem, a wiele osób wręcz w ogóle jakby z tych leków całkowicie schodzi. Także keto nie jest przyczyną nadciśnienia, ale już nierównowaga elektrolitów, odwodnienie czy inne problemy, niedobory, hipoglikemia, tak. Więc tutaj pod tym kątem no, należy to rozpatrywać. Kolejne pytanie mamy od Kamili. Twoje materiały odnośnie keto to totalny sztos. Dzięki, Kamila. Mam pytanie dotyczące picia naczczo lnu. Czy jeżeli stosuję IF, to pijąc rano ten lniany kisiel, rozpoczynam już swoje okno, czy jest traktowany jak kawa, herbata, woda? No, len ma kalorie. Jest to głównie błonnik, natomiast ma kalorie, więc nie jest to jakby połączone z poszczeniem, tylko nam ten post przerywa.
Uważam, że jakby picie takiego kisielu lnianego jako uzupełnienie błonnika jest bardzo fajnym pomysłem, ale raczej jeżeli jakby trzymasz sobie okno żywieniowe, to nie piłabym od razu po wstaniu tego lnu, tylko jakby na przykład na pół godziny przed zjedzeniem posiłku i wtedy na pewno jakby tego postu sobie nie przerwiesz. Tutaj też jakby pytanie, na czym Ci zależy, bo jeżeli zależy Ci tylko na tym, żeby nie rosła Ci glikemia w tym czasie, kiedy masz przerwę w jedzeniu, kiedy stosujesz IF, to po prostu warto po takim wypiciu tego kisielu lnianego sprawdzić, czy ten cukier Ci nie wzrósł po posiłku. Jeżeli Ci nie wzrósł, to nawet jeżeli tam są kalorie, jest błonnik, to i tak jakby te korzyści, jedną z korzyści właśnie spuszczenia nadal masz. Chociaż wiadomo, jakby to są kalorie, więc teoretycznie przerywają one post, ale jeżeli masz jakieś jeszcze wątpliwości, to sięgnij do moich materiałów, gdzie mówię właśnie o tym, co post przerywa, jakby jakie są korzyści z postu. Tych materiałów, tych filmów jest kilka i tam też znajdziesz konkretne odpowiedzi właśnie na to pytanie. Kim Jam albo Jam, nie wiem. Ja mam problem, żeby dobić do 20 gramów węgli, a i tak często około połowa to jest błonnik. Białka jem około 70 gramów, a tłuszcze to jakieś 300 gramów. Procentowo wychodzi tak, białka 9, 10, tłuszcze 80, 88, węgle 3. Czy powinienem jeść więcej węgli? A i tutaj jeszcze podajesz, że masz 176 cm wzrostu i 64 kg. No moim zdaniem warto dobić do większej ilości węglowodanów. Nie wiem, jak wygląda Twoja aktywność fizyczna. Są osoby, które się dobrze czują na takich niskich węglowodanach. Jeżeli jesteś mężczyzną, bo tego w sumie nie wiem, czy powinienem jeść, no to chyba jesteś mężczyzną, to u mężczyzn zazwyczaj bardzo niski podaż węglowodanów nawet w długim okresie czasu nie jest aż tak problematyczna jak u kobiet. Natomiast jakby mało węglowodanów równa się mało błonnika zazwyczaj, czyli mało też właśnie pożywek dla tych naszych bakterii jelitowych. I o tym nieraz mówiłam w kontekście chociażby filmu o SIBO czy wcześniejszych Q&A'ach, że jeżeli zagłodzimy swoją mikrobiotę, która tego błonnika i węglowodanów potrzebuje, to po jakimś czasie może się po prostu ta pustka negatywnie odbić na naszym zdrowiu. Także tak, uważam, że warto te węglowodany zwiększać i tutaj po prostu jedzenie większej ilości warzyw albo nawet zjedzenie jakiegoś owoca no jest drogą do tego, żeby to zwiększyć. A jeżeli na co dzień jakby ciężko Ci jest jeść w ten sposób, nie wiem, nie lubisz warzyw, no mam nadzieję, że tak nie jest, ale jeżeli by tak było, to po prostu spróbuj może wypróbować takie cykliczne ładowanie węglowodanów, czyli na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, zjeść w ogóle jakiś produkt, który nie jest z natury ketogeniczny, typu, nie wiem, makaron, ryż, kasza, coś, co Ci też nie będzie szkodzić i w ten sposób uzupełnić sobie to włókno pokarmowe, właśnie, czyli błonnik i zwiększyć po prostu od czasu do czasu tą podaż węglowodanów, żeby też Twoja trzustka dostała taki zastrzyk energii, żeby wytwarzała insulinę, bo to też od czasu do czasu jest nam potrzebne. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze pytania i za ten czas spędzony w Keto Q&A. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku z Waszymi pytaniami i moimi odpowiedziami. Wciąż jeszcze mam je na liście, ale jak macie jakieś ciekawe kolejne, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!